osteoporoza została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną. W Unii Europejskiej z powodu osteoporozy co 30 sekund dochodzi do złamania, a można im łatwo zapobiec. Wystarczy dbać, by w codziennej diecie była odpowiednia ilość wapnia, witaminy D i białka. Osteoporoza, inaczej zrzeszotnienie kości, to choroba, w przebiegu której dochodzi do zaniku tkanki kostnej, w konsekwencji czego zwiększa się częstość występowania złamań. Najczęstsze i najwcześniejsze są złamania kręgów, złamania kompresyjne, w których tylko 25-30% objawia się w postaci ostrego bólu. Inną, szczególnie groźną konsekwencją osteoporozy jest złamanie bliższego końca kości udowej. W jego wyniku 50% poszkodowanych traci zdolność samodzielnego poruszania się, a co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna umiera w pierwszym roku po złamaniu. Już po 30 roku życia proces utraty masy kostnej u kobiet może zacząć przeważać nad jej tworzeniem. Mimo tego w Polsce aż 90% kobiet po 40 roku życia ignoruje ten problem. Osteoporoza postrzegana jest głównie jako choroba kobiet. Tymczasem dotyka także mężczyzn, choć rzadziej. W szóstej dekadzie życia na jednego chorującego mężczyznę przypada 5-6 kobiet, ale po 70 roku życia ta proporcja wynosi już 2 do 1. Wyróżnia się różne typy osteoporozy. Typ pierwszy, osteoporoza pomenopauzalna, dotyczy kobiet w 5 i 6 dekadzie życia. Jej podstawowa przyczyna to niedobór estrogenów, a proces zaniku kostnego ma zwykle dużą dynamikę. Typ drugi, osteoporoza starcza, dotyczy kobiet i mężczyzn, a zanik kostny zwykle jest znacznie wolniejszy, około 1% rocznie. Najpoważniejsze złamania dotyczą najczęściej kręgów biodra. Oraz typ trzeci, osteoporoza wtórna, może być spowodowana innymi przyczynami, takimi jak choroby czy stosowane leki. Stanowi około 20% wszystkich przypadków choroby. Naturalne procesy osłabienia tkanki kostnej przyspiesza niedobór wapnia w organizmie, co ma bardzo duży wpływ na złamania. Jeżeli więc banalny upadek z łóżka kończy się złamaniem, może oznaczać to osteoporozę. Złamania mogą dotyczyć różnych kości, a najgroźniejsze są złamania kręgów i biodra. Czasami obserwuje się zmniejszenie wzrostu lub zaokrąglenie pleców. Niepokoić mogą także szybkie wahania masy ciała, szczególnie szybki spadek wagi. Przykre i jednocześnie zaskakujące jest to, że osteoporoza nie daje wcześniej typowych objawów. Niestety, bardzo często pierwszym objawem osteoporozy są złamania, które świadczą już o zaawansowaniu choroby. Podstawą rozpoznania choroby jest badanie densytometryczne, czyli badanie gęstości kości. Zwykle sprawdza się kręgosłup lędźwiowy lub biodro. Densytometr mierzy gęstość kości. Wynik wskazuje, czy jesteśmy zagrożeni osteoporozą, czy proces jest już na tyle zaawansowany, że grożą nam złamania. Jeżeli wynik densytometrii będzie mniejszy niż -1, lekarz zaleci nam dodatkowe analizy. Leczenie osteoporozy w Polsce wygląda następująco. Terapia lekami o działaniu zmniejszającym kościogubienie lub leczenie drugiego wyboru, które można stosować u chorych, u których wyżej wymienione leki pierwszego wyboru są przeciwwskazane. Fizycznie są niezdolni do przestrzegania zaleceń dotyczących ich przyjmowania lub w razie złej tolerancji. Leki drugiego wyboru w leczeniu osteoporozy to raloksyfeny i teryparatydy. One zmniejszają ryzyko złamania jedynie trzonów kręgu. Farmakoterapia jest bardzo ważną częścią leczenia, jednak trzeba dodać do niej wiele innych działań, takich jak modyfikacja diety czy suplementacja witaminy D. Bez odpowiedniego leczenia ryzyko wystąpienia kolejnych złamań wynosi aż 50%.